Rozdział czwarty dał nam wiele informacji, na przykład to, że Tosia alias Amy, czyli sztuczna inteligencja stworzona przez jednego z członków siódemki, jest ostro walnięta w czerep. Ty mi pomożesz? Ja powstrzymam się od samwieszczego na ludzkości i pewnie razem tego pożałujemy. I raczej nie wróży to nic dobrego, zwłaszcza po tym, jak pomogliśmy jej zbudować ciało, a ta zaczęła zyskiwać coraz większą świadomość. Nie można jej jednak odmówić tego, że poza nami jest ostatnią osobą zdolną doprowadzić nas do siódemki, która to, jak dobrze pamiętacie, została pochłonięta przez chrom, zaginęła lub umarła, RIP Urojona. Nie zapominajmy również o fakcie, że my, pętlarze, jesteśmy ostatnimi członkami siódemki, jacy są na wyspie. Podczas śledztwa Amy w celu odnalezienia planu Sztelana, Tosia odnalazła schematy, dzięki to którym przy użyciu bram szczelinowych była w stanie odnaleźć naukowca, który to, jak widzieliśmy, został pochłonięty przez chrom, a jednak żyje, aczkolwiek to, że ma się dobrze, to zbyt dużo powiedziane, także zanim przejdziemy dalej, to tylko posłuchajcie. Nie możesz, szczelina testowa namierzyła naukowca i dzieje się z nim coś strasznego. Co może być mroczniejsze niż najgorsze wyobrażenie? Los siódemki wygląda naprawdę kiepsko, bo po tym jak przejęli władzę nad wyspą po zniszczeniu reżimu, zostali szybko zniszczeni przez chrom, o którym raczej nie mieli pojęcia. Aktualnie, jak słyszycie, jeden z ich członków, czyli naukowiec, ma się niezbyt dobrze, bo pomimo tego, że został odnaleziony przez Tosię, to nie oznacza to nic dobrego. Z naukowcem, a więc i pewnie każdym członkiem siódemki pochłoniętym przez nicość, dzieje się coś złego, wręcz tragicznego i tak groteskowo mrocznego, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co takiego go w sumie dręczy. Przerwijmy więc na chwilę tę groteskę czymś pozytywnym, czyli zakupami z kodem JAJŁYTY, który to możecie wpisać już teraz w Fortnite'owym sklepie, jeżeli wspieracie moją działalność. Mój kod wpisała chociażby ta widoczna piątka, za co bardzo Wam dziękuję, a teraz wróćmy do naukowca. Niedługo po dowiedzeniu, co się dzieje z naszym grubiutkim członkiem siódemki, Tosia ruszyła mu na pomoc, a więc najpewniej udała się do nicości, czyli miejsca bądź bytu, w którym aktualnie znajduje się naukowiec. Dzieje się z nim coś tragicznego, bo ta najwidoczniej zmienia jego osobowość, wypaczając go. Niestety Amy, ruszając po naukowca, nie była przygotowana na to, że nicość może wpływać również na maszyny i sztuczną inteligencję, o czym świadczy ten dialog. Wszyscy się zmienili i nadal zmieniają. Rzeźbi go na nowo. Dowiedzieliśmy się więc, że nicość w trakcie, kiedy ktoś tam jest, dosłownie zmienia byt w coś potwornego. Zupełnie jak kostki, które wypaczają wszystko co dobre, tworząc tego wersję bytu pozbawionego jakiegokolwiek pierwiastka łaski i moralności. Amy powiedziała nam, że nicość dewastuje całe jestestwo siódemki, ale to co ciekawe to fakt, że kiedy już tam się udała, to dostrzegła, że pustka zmienia wszystkich. Możemy więc spodziewać się, że znajduje się tam każdy inny, pochłonięty przez chrom, a więc przybysz czy początek. Niestety od dwóch sezonów nic nie słyszymy o tym, co się dzieje z Tosią czy resztą siódemki i nie wygląda to dobrze. Jeżeli coś im się stanie, jeżeli ich pancerze nie wytrzymają naporu nicości, to możemy spodziewać się naprawdę mrocznego losu siódemki, gdzie Urojona może się cieszyć, iż już nie żyje. Siódemka może dołączyć bez problemu do ostatniej rzeczywistości, o której rozmawialiśmy ostatnio, jeżeli ich wola zostanie złamana, a patrząc na to, że naszą jedyną linią obrony jest Dr. Sloan, to nie wygląda to za dobrze. Jedyne umysły, które były w stanie rzeczywiście skrzywdzić ostatnią rzeczywistość po stronie nicości. Czy tylko mi to pachnie końcem wszystkiego? Zwłaszcza zważając na to, że Optimus Prime ostrzega nas, że zagłada jest bardzo blisko. Czy istnieje jednak rozwiązanie tego problemu? Odpowiedź na to możemy znaleźć zarówno w odległej fabule, ale także w obecnym sezonie. W bardzo odległej fabule mamy mowę o tym, że pancerz fundamentu, a więc pewnie i innych członków siódemki, jest zdolny przetrwać w nicości bez większego uszczerbku dla noszącego, ale pamiętajmy, że ten trafił tam bez hełmu, o ile w ogóle nicość go wciągnęła, gdyż nie jest to w żadnym stopniu potwierdzone. Kolejną alternatywą jest coś, o czym mówiliśmy w niedawnym omówieniu fabuły, a mianowicie, nowa wyspa jest
niczym innym jak swoistym powrotem do przeszłości. Aktualny stan wyspy pozwala nam zobaczyć początki ostatniej rzeczywistości uryjnego reżimu, a więc i najpewniej już niedługo ujrzymy siódemkę i kto wie, może za jakiś czas dostaniemy scenariusz, w którym pierwotna siódemka zmierzy się z tą spaczoną przez ostatnią rzeczywistość. Kto wie? Reasumując, mamy ostro przejebane. Wyspawali się w każdym aspekcie. Nie mamy siódemki, zaprzysiężony gdzieś w cieło. Geno przygląda się całej Asteris. Nadchodzi ostatnia rzeczywistość. Jedyne co wiemy to to, że nasza następna wojna z ostatnią rzeczywistością będzie walką o wszystko i to dosłownie. Ostatnim razem zniszczyli wyspę i naruszyli punkt zerowy. Ciężko pomyśleć co zrobią mając po swojej stronie siódemkę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, a jeżeli tak to pamiętajcie o subie i łapce w górę. Pamiętajcie również o kodzie JAJUTY w Fortnite'owym sklepie, a ja tymczasem życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!